Dzień dobry, tutaj oczywiście jestem ja, czyli wasz kochany kapitan Spiritus i dzisiaj gramy w grę na mój temat, czyli niesamowite przygody kapitana Spiritusa. Ja jestem Mateuszek, nie, czekajcie, czy nie byłem kapitanem Spiritusem? Byłem. Tak więc, moi drodzy, koniec tylko i wyłącznie z Fortnite'em na kanale, w sensie będzie się pojawiał, ale pojawiają się również inne gry. Wracamy do żywych, wybaczcie za cały ten pierdolnik dookoła mnie, ale na głowie mam przeprowadzkę, więc staram się to wszystko ze sobą pogodzić, bo już mam dość siedzenia na dupie i olewania pewnych spraw. Tak więc wracamy sobie tutaj, dajcie łapkę w górę, jeżeli się cieszycie z tego wszystkiego. Ja się naprawdę bardzo cieszę, bo jak już tylko będę po przeprowadzce, jak już tylko będę w Olsztynie mieszkał, więc to wracamy do takiego mega nakurwienia odcinkami. Tak, moi drodzy, lecimy, nowa gra. Would you like to enable sub? Tak, chcę mieć napisy, żeby wam to lepiej tłumaczyć. Gierka trwa jakieś 2 godziny, więc w jedną z tego, nie wiem, 4-5 odcinków. 4-5 odcinków. No, trochę. 4 odcinki i 5 odcinków. Może nauczy się mówić, ale będzie na pewno bardzo przyjemnie. Tak więc, kapitanie Spiritusie. Jestem jedynym człowiekiem, który gra na perkusji w momencie, kiedy perkusja wcale nie gra. Mogłem wybrać klawisze czy gitarkę, a wybrałem perkusję. To jest upośledzenie. Ładne zimowe klimaty, moi drodzy. Wzruszyć się idzie. Oczywiście grafika jest taka Life of Strange. Life is Strange'owa. Life of Strange'owa. Też tak umiem śpiewać. With the wind in your hair. No. Dawaj, Beku, pokaż się. Jeżeli powiecie mi, że on nie wygląda jak ja. Co to za planeta? Nie wiem, nigdy tam nie byliśmy. Jestem lektorem. Może jesteśmy na skraju wszechświata. Chodź, znajdziemy jakichś kosmitów. Ej, podłoga się rusza, ziemia się rusza. Zaraz tam coś na zaraz coś. Szybko wracajmy na statek. I uciekajmy stąd, cholipka. O nie, panel kontrolujący nie działa. Jesteśmy tutaj zatrzymani na zawsze. Czekaj, kurde. Dam ci zaraz pomocną dłoń. Kurde, ja mam moc. Jej! Ja myślę, że... Jej! Uhu. Oni powinni wziąć mnie. Jesteśmy ratowani! To cud! Powinni wziąć mnie około tłumacza. Nie, to tylko ja, kapitan Spiritus, który nie zdążyłem przeczytać. Zrobiłem to. Wciąż mam moc. Tak jest, kapitanie Spiritusie. Dobra, teraz musimy zrobić super kostium dla kapitana Spiritusa. No to nie jest... Dobra, musimy mieć super pelerynkę, żeby latać. Dawaj, namaluj mi jakąś ładną. Mask or no mask? A, dobra, maska czy hełm? Wszystko jest lamerskie, jak się masz, ale... Jak się tutaj wybiera? Nie umiałem zmienić! Nie chciałem maski, może chciałem hełm. No dobrze. Dobra. Dobra. Light heavy. A, z królem, no ja głupi. Heavy armor, oczywiście. Ma być ciężki, opancerzenie takie. Z buta wjeżdżam. Tak ma być. Coś tutaj jest za nami. Dym, dyrym, dym. Dym, dyrym, dym. Superaśnie. Should he be dark or colorful? Kapitan Spiritus. No powinien być kolorowy, bo on jest dobry jednak, nie? broni przed piciem nałogowo alkoholi wysokoprocentowych. O, jakiś tajmisio. Beware, Mandroid. Uważaj, Mentroidzie. Uważaj. Kapitan Spiritus jest gotowy do walki. Pięknie, wzruszające, niesamowite. Pym, to jest colorful, tak? To jest colorful. Ciemny, niebieski i brązowy. Jakbym wziął dark, to co, byś na czarno to pomalował, gościu? To nie jest colorful. Poza tym tak ładnie... Dobra, nie będę go hejtował. Witam, sobotni poranku. Mogę robić wszystko, na co mam ochotę. A wiecie, co pierwszy robi Kapitan Spiritus? Zmienia sobie ustawienia kontrolersa, bo za bardzo ta myszka skacze. Back. Nadal, no. Troszkę bym cię jeszcze zmienił. Dobra, powiedzmy. Dobra, zajmiemy się może bronią. Ty się nie znasz? Ja uważam, że kapitan... No właśnie, Kapitan Spiritus powinien mieć brońki. Play. Okej. Okay. Możemy się pobawić jeszcze jakimiś tutaj wariatami. Nie możesz tego wygrać, Noctariusie. To już po sprawie power niedźwiedziu. Nie pozwól komuś tam kontrolować siebie. Nikt mnie nie kontroluje. Mentroid jest moim liderem i chce twojej śmierci. Poddaj się teraz. Nie musimy walczyć. Nie jesteś moim szefem, silny misiu. Dobra, dołączam do ciebie. Masz niesamowite moce. Czemu nie dołączysz do nas? Dołączyć do nas. No. Tak, bo ci wyprał mózg. Możesz uratować nam... z nami świat. No właśnie. Przepraszam. Przepraszam, Noctariusie. O nie! Ale go zlał. Przyznajcie się, każdy jako dzieciak bawił się coś takiego. Ja miałem action meny i lubiłem się tak tłuc między nimi. Tylko że moje walki... O nie, złamałeś mu kręgosłup. Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. Dobrze, Kapitanie Spiritusie, przybywaj! Dobra, zniszczmy go może, co? Jak to się... jak to? Nie mogę... jak? Nie mogę wybrać. A, dobra, Zniszcz go, Kapitanie Spiritusie. Hello, Power Bear. I'm here to finally destroy Noctarius. Że moje zabawki, jak się nimi bawiłem. Nie mogę mówić, jak oni gadają. Nie możesz mnie tego zrobić. Jestem tylko marionetką. Więc utnijmy twoje te nitki. Nie. Poddaję się. Poddaję się. No i GG. Good job, but we still have to deal with Mantroid. With Captain Spirit in charge, our team is going to win every battle. Będziemy wygrywać każde walki. W ogóle dajcie mi znać, czy chcecie, żebym to tłumaczył w ten sposób, czy nie, bo ja już sam nie wiem. To może troszkę przeszkadzać ludziom, którzy rozumieją, a z drugiej strony może to pomagać ludziom, którzy nie rozumieją. Ja już nie wiem, jak to tam... dobra, już idę. I nie wiem, co powinienem zrobić, bo nie ma niestety spolszczenia, tak więc możecie dać mi po prostu informację. Czy chcecie, żebym tłumaczył, czy też mam nie tłumaczyć. Bo zdaję sobie sprawę, że ten język nie jest na jakimś mega wysokim poziomie, to co tutaj jest napisane, i każdy mógłby to zrozumieć bez problemu, ale nie każdy jest w stanie. Well, this is a first. I didn't have to tell you twice. Wow, nie musiałem ci mówić dwa razy. Ładnie pachnie. Że jajka się już zrobiły dobrze. Sól jest sekretem. Wpierdzielę jajecznicę, gnoju. Ta, nalej sobie mleka. Ciekawe, czy tatuś wie, że ty masz takie supermoce. Nie, myślę, że jesteś pośledzony. Good guy, tata. Ta też bym chciał, żeby ktoś mi zrobił jajeczniczkę i takiego tościka tutaj. Miam, 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 ale bym sobie zjadł. Co ty, piwerko od rana? Sobota rano. Dżentelmeni nie piją przed 12. Czego się spodziewałeś? Wafli? I like moms. Nie, mówisz, że jest dobre. It's good. Oh, you can lie better than that. Dad, I'm not lying. No właśnie, gnoju. It's just the eggs are good. No. Listen, buddy, you won't hurt my feelings if you don't love my eggs. I know this doesn't compare to your mother's breakfast. Nie, trzeba to tłumaczyć. You know what? I'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef. Nie złamiesz mojego serca, że nie będziesz kochał moich jajek. Deal? Yeah. Dobra, okay. Mamy więcej niż 12 lat. Nie śmieję się z takich rzeczy. Czemu pijesz? You're drinking beer? Tak! Free? Tak! Yeah, it's game day. Dads are allowed to drink early. Nieprawda. Nie jesteś gentlemanem. Hey, I don't need a lecture from my son. Thanks. Nie potrzebuję pouczenia od mojego syna. I nie piję tak dużo. Ale zraniłem jego uczucia jednak. Może powinienem kochać jego jajka. I mean, what am I supposed to do in this fucking town? Go to church like all these assholes? I'm sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. Nah. You're cool. Jesteś super. Like a rebel. Taki rebel. No i proszę, powiedzcie mi, mam tłumaczyć wszystko czy nie tłumaczyć? Bo ja nie wiem już. Pewnie połowa będzie za tym, żeby tłumaczyć, a połowa nie. Cześć, twoja ręka... Cześć, Boże. Twoja ręka, wszystko w porządku? Wygląda dobrze. Czy ktoś się to pytał? Albo mówił coś o tym? Czy tata mu najebał? No, it's fine. I worked it out. I just want to make sure you're okay, buddy. Chcę po prostu mieć pewność, że wszystko jest okej. Mordo. So you must be excited for Christmas. Musisz być zajarany na święta. Pewka. I'm always excited for Christmas. Hint, hint. Podpowiedź. I'm hoping Santa might maybe. Mam nadzieję, że święty Mikołaj da mi nową konsolę, ponieważ moja jest. Ponieważ mi się popsuła. No, święty Mikołaj. Dobra, nie tłumacz tego. Basketball costs $10. Okay. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. Będziemy mieć super. Before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. If I do, just wake me up and we'll go. Czyli pójdzie spać. Promise. Okay. Dobra, plan jest taki. Promise. I do. Dobra. Jeżeli złamiesz obietnicę, to z supermocami cię wywalam przez okno, typie. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. Tak jest. You're free. Come grab me later. Pewnie, ojcze. Słuchajcie, wy też, jakbyście młodsi, to też mieliście jakieś, nie wiem, składanie obietnic właśnie na paluszki? Ja się z tym nigdy nie spotkałem, szczerze mówiąc, w mojej okolicy. O, grubsze pićko. Nie jakieś tam pierdzielone piwko. Łychę walimy i dobrze się bawimy. Powiedz mi, jak chcesz jechać po tym autem, jak będziesz na pierdzielony fest? Tak, F-E-S-T. On mu to mocą zamieni w mleko, tak? Będzie takim Jezusem. Pym, pym, pym. Aby się zdrzemnął. Kapitanie Spirytusie. Idź tam. What would Captain Spirit do? Gościu. Muszę kliknąć, to jest co to jest? Backspace, enter. Mega clean. Dawaj, masz umyć to mocą. Jesus, what was that? What the hell are you doing in there? To jest tab, dobra, to jest tab. My awesome things to do. I can make Captain Spirit costume now. Okej, czyli tutaj mamy super rzeczy do zrobienia. Taki jest plan. Prawie się udało omówić tę szklaneczkę. A ten ojczulek... Zaraz mu... O nie, monitor mi się chce wyłączyć. Look, speak. Weź ty, przychlaście. Dobra, zróbmy kostium. Czego potrzeba nam do kostiumu? Tutaj nie ma, rozumiem, napisane. Jakieś tutaj rzeczy. Target skills on this danger beer cans. Okej, czyli puszki po piwach nam są potrzebne. Możliwe, że one będą na zewnątrz, bo zazwyczaj takie rzeczy są na zewnątrz. Czy możemy wyjść? Ta, obieraj strój kapitana Spiritusa i let go, by być. Zakładaj gumiaki i na miasto, byku. Zima jest, buty są, można lecieć. W sumie by się wygodnie chyba na padzie w to grało, a mniejsza z tym. Ale ładnie. Ta, na pewno znajdę tutaj takie puszeczki, wiecie. Każdy taki typiczny Amerykaniec ma gdzieś na swoim podwórku puszki poustawiane, gdzieś wiatróweczkę. Wiatróweczkę to może w Polsce. Oni tam mają karabin maszynowy, bo i tak mają pozwolenie na broń. Dobra, wyczyścimy sobie może tutaj śnieżek, bo jesteśmy dobrym synalkiem w sobotę rano. Czyścimy po prostu śnieg. Chciałbym być takim dobrym, grzecznym człowiekiem. Gdybym prędzej zrobił pranka, wiecie, takiego śmiesznego, rozlał tam wodę, żeby się wszyscy połamali. Nie no, bez przesady. Oh yeah, bitch! Jesteś cool guy, naprawdę. Szanuję takie zachowanie. Och. Dobra. Dostaliśmy za to pewnie jakieś punkty, możemy rozwinąć swoją postać i dostać nowe moce. Jak coś, to nie. W ogóle zapomniałem zmienić, pewnie mi się tutaj pierdzieli strasznie ten balans bieli. Raz jest niebiesko, raz jest żółto. Co? Jeszcze raz. Aha, czyli żeby tutaj wejść, musimy mieć freaking key. Alright. O. Wow, będziemy mieć w lagerze. Weź. Zakładaj to. Nie wiesz, że on sobie zrobi. Haha! Zajebisty shieldzik. Czy ja mogę? A, nie mogę. LOL, chcesz ukraść samochód? Masz jaja. Dobra, idźmy w takim razie po mojego armora. Dawaj, właśnie tam. Świetnie. Przed chwilą tutaj sprzątałeś. Nie myślisz, kapitanie. Nie myślisz. Masz... Mam nadzieję, że zostanie na tobie zbroja. Pomyśl, z czego może... Ma, zajebiście. Z czego można zrobić pelerynę? Z tej płachty, która jest pod prysznicem. Na 100%. Na 100%. No nie. Now I can use that makeup from Halloween. Tak. I co z tym zrobisz? Pomalujesz sobie ryj? Dawaj. Do it. Urwę ci ryja. No one will guess my secret identity now. Niczym Superman. Nikt go nie pozna bez pelerynki. One more piece and I'm almost done. Dobra. Rozumiem, że brakuje mu jednej rzeczy. Jak dla mnie. Nie, nie chciałem klikać. Hot dog man. Super, super sprawa. Dobra. No ręcznik albo coś takiego. Możemy wejść do pokoju ojca? Tak jest. Dobra. Czyli jak miałem 7 lat, to miałem tyle wzrostu. Ciekawe, ile teraz mam. I gdzie jest moja mamusia? Baseball? Będziemy walić ojca po bie? Ta, nie liczyłbym na to, chłopie. Nie liczyłbym na to. Fix turnon. Dobra, naprawiaj to. Ja myślę... Oho! Uciekamy z Polski! Gdzie jest kluczyk? Podnoś go. Ooh, the mystery of the secret key is solved. Oh yeah, baby. That's right. Bierzemy to. Yes! Iha! Co mamy w inwentarzu naszym? I... Aha, dobra, to tak w ten sposób się pokazuje. To może... Otworzymy to. Aha, czyli to jest na to. Myślałem, że to jest do tej tajnej skrytki. Co my tu mamy? Konsola, lol. Oh my god. Dad actually got me the new playbox. No way. Good tata, ja go hejtowałem, że jest pijakiem. Dad never told me he had a new friend. Your tiny dancer Audra. Czyli ogólnie jakiś list, w którym są przeprosiny. Wow, Dad had fans when he was playing in... That's scary. Ooh. So we moved because Dad couldn't pay for the house? Dad got fired? That's when he started working for the railroad. No nieźle, tato. No. Zamknij łeb, teraz ci grzebie. Dobra. Nie chciałem. Skipuj. Czy coś to jeszcze jest? Gościu! Zaraz dostaniesz kopa na łeb z mojej magicznej mocy. Już idę otworzyć. Znaczy nie otworzyć, tylko odebrać telefon. Nie, nie słyszę, pajacu. Jezu, jak się złości. Jak osa. Potrzebujemy nowych rzeczy, potrzebujemy peleryny. No nie no. Chyba, że on zabierze stąd te puszki. Dobra, to nas nie interesuje. My potrzebujemy zrobić listę zadań. Jednym z tych zadań jest... No znalezienie puszek, żeby do nich strzelać. Trudno. Wejdziemy na górę. A, lol, ja nie mam piętrowego mieszkania. Byłem pewny, że to jest piętrowe mieszkanie. What if I had real superpowers? I could protect the whole town. Przecież masz moce. Nie bądź dla siebie taki... No i proszę bardzo. Nie bądź taki samokrytyczny, młodzieńcze. Zakładaj to. No dokładnie ta. Tak jest. Czego ci brakuje? After I get co, bo nie zdążyłem przeczytać. No. Kredek? Paint? Powiedział paint? Jestem prawie pewny, że mam wszystko. Sprawdźmy, co może masz coś w plecaku. Okej. Henry. Jakiś tej... Pierdutki. Może potrzebujesz jeszcze kapciochów. No jak to? No dokładnie, są superaśne. Powinien się założyć, moim zdaniem. Ty buraku. Nie wiem, co ci jeszcze tutaj brakuje do bycia superbohaterem. Pytanie, co się z mamusią stało? Pogadajmy może z padre. Dad. Aha, rozumiem. Nie pogadamy jednak z padre. Sorry, pap, it's war. Możemy strzelić w ojca? Pap, pewnie dostanę zaraz jakiegoś kombosa tutaj na łeb. Oj. Szykuje się Avanti. Headshot! Ow, cheap shot! I'm going down! Przepraszam, ten tata. You can't kill the zombie jock. No way! That was a headshot. I am a super zombie. Well, I'm a superhero. Can't argue with that. Zombie down. No to jednak nie jest taki zły, jak sobie to wyobrażam w główce. Jest w porządku mordeczką. Dobrze. Myślę, że kolejny... O, tutaj mamy puchy. A nie, jednak nie możemy z tego korzystać. OMG, musimy zapalić tutaj światło. Dym, 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 dym. Tajne rzeczy. Ale niestety. Te tajne rzeczy dopiero ogarniemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę, pamiętajcie jak zawsze. Komentarze zostawiajcie i dajcie znać, co sądzicie o serii z tej gierki. Na pewno, mam nadzieję, że się, na pewno i mam nadzieję, to się ze sobą nie łączy, Mati. W każdym razie, mam nadzieję, że się spodoba to wszystko, co tutaj wam pokazuję i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.